rajd baczność trasami meldować. Czuwaj druhu harcmistrzu. Komendantka trzeciej trasy, przewodnik Izabela Ćwik, melduje trasę na apelu końcowym. Stan 82 osoby. Czuwaj druhu oboźny. Przewodnik Małgorzata Zielińska melduje wszędobylską drugą trasę na apelu. Druhu oboźny. Komendant trasy pierwszej harcmistrz Maciej Blazu melduje trasę na apelu. Stan 34. Czuwaj druhu harcmistrzu, podharcmistrz Karolina Bilska melduje czwartą trasę na zlocie 58. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Stan 134. Czuwaj druhu harcmistrzu, harcmistrz Tomaszołek melduje piątą trasę na zlocie rajdu świętokrzyskiego. Stan 150. Czuwaj druhu harcmistrzu, komendantka szóstej trasy Lidia Pokrzyńska, harcmistrz, melduje trasę na zlocie 58. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Stan 26. Patrz! Czuwaj druhu harcmistrzu, zastępca komendanta, przewodnik Paweł Lesiak melduje siódmą trasę na apelu. Stan 168 osób. Czuwaj druhu komendancie, oboźny zlotu, harcmistrz Kuśmierczyk melduje zlot 58. rajdu świętokrzyskiego na apelu. Stan zgodny, sprawdzony. Rajd baczność! Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Druhny i druhowie, bardzo serdecznie witam wszystkich na zlocie 58. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Wyjątki z rozkazu komendanta kieleckiej chorągwi ZHP imienia Stefana Żeramskiego w Kielcach L2016 z dnia 4 czerwca 2016 roku. Przyznaję odznakę za zasługi dla chorągwi kieleckiej druhnom. Druhom. Harcmistrz Tomasz Łebek, podharcmistrz Tomasz Sobański. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP w Starachowicach przyznaję odznakę zasłużony dla chówca ZHP Starachowice następującym druhnom i druhom. Podharcmistrz Katarzyna Dulemba, podharcmistrz Mateusz Ślaski, podharcmistrz Konrad Ćwik, harcmistrz Tomasz Reimer, druhna Joanna Pawłowska. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP Starachowice przyznaję odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich następującym druhnom i druhom. Przewodnik Paweł Lesiak, przewodnik Adrian Gorzkowski, przewodnik Sławomir Kałamaga, podharcmistrz Józef Minda, harcmistrz Piotr Wychowaniec, podharcmistrz Maciej Stachurski, harcerka Orla Patrycja Rabczyńska, podharcmistrz Adam Niepokój. Nagrodę dla patrolu, który jako pierwszy zgłosił i opłacił wpisowe na rajd, otrzymuje patrol 704 z 14 Ostrołęckiej Drużyny Harcerskiej Spiridion. Nagrodę ufundowaną przez burmistrza Wąchocka dla najmłodszego uczestnika rajdu otrzymuje druhna Lucja Pawlicka, rocznik 2016. Nagrodę dla najstarszego uczestnika rajdu, który przeszedł cały rajd, otrzymuje druh Janusz Kowalik, rocznik 36. Trasa pierwsza o puchar naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Puchar otrzymuje patrol 105, 8 kielecka drużyna harcerek i harcerzy i 8 kielecka drużyna harcerzy. Trasa trzecia Zuchowa o puchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego.
Puchar zdobywa patrol 306, 6. grunwaldzka drużyna harcerska Nutki z Kutna. Gromada Zuchowa, przepraszam bardzo. Ojojoj, mam tak napisane, że bardzo przepraszam. Trasa 4. O puchar. O puchar marszałka województwa świętokrzyskiego. Puchar otrzymuje patrol 408, 73. Kielecka drużyna harcerek imienia harcmistrz Anny Zawadzkiej. Nagrodę obsługi trasy kubusiową na trasie 4 otrzymuje patrol 413, miszmasz Hufiec ZHP z Tłuszcza. Trasa 5, o puchar wojewody świętokrzyskiego. Puchar otrzymuje patrol 517. 7. łódzka drużyna harcerska Watacha. Trasa 6, o puchar starosty powiatu starachowickiego. Puchar otrzymuje patrol 605, nadarzyński szczep drużyn harcerskich i zuchowych Watacha. 7, o puchar prezydenta miasta Starachowice. Puchar otrzymuje patrol 708, pierwszy środowiskowy szczep drużyn harcerskich, jedynka, patrol Legion. Puchar jędrusiowy na trasie 7 otrzymuje patrol 704, 14. ostrołęcka drużyna harcerska Spiridion. Niby trasy drugiej nie było, ale była. Pojawiała się, znikała. Bawiła się świetnie z komendą rajdu, która wyznaczała im zadania. I postanowiliśmy przyznać nagrodę komendanta kieleckiej chorągwi ZHP dla najbardziej wytrwałego patrolu na trasie drugiej. Słuchajcie, zmierzchnice trupie główki. Bardzo wam dziękuję, że zawsze co roku na szlakach harcerskiego rajdu świętokrzyskiego jesteście. Mamy przyjaciół, którzy są tutaj co roku przez bardzo wiele lat, ale mamy też drużyny, które co roku są tutaj po raz pierwszy i już przy tym harcerskim rajdzie świętokrzyskim zostają. Cieszy nas to bardzo, bo przecież to wszystko, co robimy, robimy dla was. Dla harcerzy, dla zuchów, dla seniorów. Ten rajd jest jeden i niepowtarzalny. Tu są wszyscy, od najmłodszych do najstarszych i bardzo serdecznie w imieniu Komendy Chówca Starachowice, Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP, Komendy Rajdu Świętokrzyskiego wam dziękuję. Chciałam też z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim obsługom rajdowym. Całej Komendzie Rajdu, Komendzie Zlotu. Słuchajcie, to jest niewyobrażalna praca. Tego nie widać, ale naprawdę mają tutaj co robić. Bardzo wam z tego miejsca za to wszystko dziękuję. A teraz jeszcze taka jedna miła niespodzianka. Druhna Karolina Bilska, druh Dariusz Kanclerz Torpeda. Dostojni jubilaci. Dostojni jubilaci, ponieważ tak się czasem zdarza na rajdzie świętokrzyskim, że obchodzicie urodziny, to nie myślcie sobie, że nie pamiętamy. I zapraszam już z tego miejsca na 59. harcerski rajd świętokrzyski. Rajd, baczność! Komendanci tras, na 59. harcerski rajd świętokrzyski trasy odprowadzić.